W takim razie robimy zlot Mercedesów. Ja zobaczę, jako co mam tu w kolekcji ciekawego. Chyba nie robiliśmy jeszcze, nie? Mercedesów, czy robiliśmy? Ale tutaj osoba na czacie pytała się o 190E i jego sobie weźmiemy i sobie go zrobimy. To jest bardzo fajna wyścigówka, mały samochód, ale wygląda nieziemsko, zobaczcie. Bardzo fajny Mercedes, naprawdę. O, i jest to elektryk, zobaczcie, maski nie można otworzyć, więc elektryk. Czy spalimy kapcia nim? Tak się zastanawiam. Ale fajny, niski, nie? Wow. Jaki motherfucker. Jedziemy z lot Mercedesu. Co wy macie za fury? Tutaj jakaś BMW? No dobra, z tyłu. O kurde. Co to za Mercedes? A to już myślałem, że to jest 6x6, bo taki szeroki. Kurde, a tutaj jakiś Nissan? Co wy ludzie? Z lot Mercedesu. O kurde, rzucę go. Co to za BMW? Robimy zlot Mercedesów. Ja im tam wyznaczę miejsce, gdzie mamy jechać. I zlot Mercedesów zrobimy sobie, wiecie gdzie? Nie wiem gdzie, gdzieś tutaj. Gdzieś na tej mapie. Okej. Okay. Może zróbmy sobie... Jakimś takim... Mercedesy są drogie samochody. Tu mamy zamek, może na zamku byśmy sobie... Kurde, zasrany Golf. Nie brzmi jakoś fajnie, nie? Ten Mercedes. Grzytowaliście kiedyś przy 200 km na godzinę? Brzmi tragicznie, robiłeś swap. Nie robiłem właśnie swapa. Chciałem usłyszeć, jak brzmi standardowy. Właśnie o to chodzi, że nie robiłem. No dobra, dajmy mu tutaj rzędową 6-litrową. Teraz to będzie... Mam nadzieję, że będzie lepiej brzmieć. V8 pod maskę Ideolo. Nie no, teraz brzmi cudownie, co ty chcesz? Teraz brzmi jak natura chciała, kurde. Dobrze jest. Tak samo brzmi, oszalałeś. Oczywiście, że nie tak samo. Teraz brzmi superowo. Jedziemy do zamku robić zlot Mercedesów. Obojętnie jakie, tutaj nie ma restrykcji co do wieku auta. Siema, Joji. Tutaj właśnie szkoda, że nie ma widoku na ten, na drążek zmiany biegów. Ale właśnie ciekawa sprawa z tymi biegami. Frost, no teraz mamy pełną sesję, wiesz? Ja cię nie mogę zaprosić. Jest 12 na 12 osób, nie ma wolnych miejsc i no, nie mam jak cię zaprosić. Kiedy ci się ta Forza znudzi? A, bo ty byś tylko Fortnite'a grał. Nie no, fajnie brzmi, co wy gadacie. To nie jest standardowy silnik, ale brzmi super. Zobaczcie te tylne lampy, jak to wygląda. Fajne auto. Brałbym, naprawdę. Słuchajcie. A, teraz nie było słychać. A teraz było słychać. Dobra, dobra. Dobra, zobaczmy. Wszyscy się postawiali. No jak pięknie, nie wiem.
Jak oni to robią, że oni się tak zgrywają? Ja nic im nie mówię, oni zawsze się poustawiają tak jak trzeba. Patrzcie na to, aż się łezko wokół kręci. Kurde! Prawie każdy wziął inny samochód. Dziękuję Kondi za donate super czacie. Teraz ten. Teraz mamy pełną sesję tutaj, wiesz, 12 osób, więc nikogo nie mogę zaprosić. Patrzcie na to, kurde. A teraz dla odmiany zrobimy sobie jeszcze taką fotkę. Tylko nie wiem właśnie jak się ustawić tutaj. Unimog się pojawił. Nie wiem czy wszystkich złapię, jak myślicie. Coś takiego może. Mykniemy fotełkę. Ach kurde, rozmazało ich. Mamy mojego ulubionego C63 AMG. Strasznie lubię ten... O, patrzcie jak miło, Lucek V12, dzięki za rejestrację. Kurde. Mamy Mercedesa kolejnego G. A tutaj jeszcze jeden się pojawił. Skąd ty się tu wziąłeś? To jest SLK. SLK 55 AMG. Fajne auto. Malutkie, ale daje czadu, nie? Jeździłem nim. To jest chyba wersja Cabrio? Tak, to jest wersja Cabrio. Jeździłem nim i normalnie nieźle zapiernicza. Nie wiem, czy ta wersja silnikowa, ale... Dobra. Tutaj mamy następną G-klasę, poszerzoną grubo. C63 na bardzo ciekawych felgach. Tak jakby one są chyba z chłodzeniem, nie? Te felgi mają dodatkowe chłodzenie. Tam są takie wentylatorki, jakby. Znaczy taki wentylator jest z tej felgi właściwie. Tu mamy klasę A. A45 AMG. Na zielonych felgach go postawił, proszę bardzo. Tu mamy C63, ale ten nowszy model. Z jakimś fajnym malowaniem, podoba mi się. Co tu jest napisane? Nie wiem, z której strony mam to czytać. Hornet AMG, coś tam. Okej, okay. Ładnie wygląda ten kolor na tym samochodzie. Tu mamy GTS albo GTR. Jak to było? GTR, okej. Okay. To jest GTR Mercedes. Z takim malowaniem. Monstera. I tu mamy SLK znowu. Trochę pobrudzony, nie? Czy Mercedes Freeza jest w grze? Nie, nie, nie ma Mercedesa Freeza. I tu mamy kolejnego i to jest SL65, prawda? SL65. I tu gdzieś jeszcze był Unimog, ale nie wiem gdzie on zniknął. Chyba postanowił się stąd usunąć, bo zasłaniał wszystkich. No dobra. Możemy sobie jechać powoli. Wołam ich. Jedziemy. Dobra, ktoś tam już prowadzi. Widać tutaj lidera. Jedziemy za nim. Spokojnie. Tutaj ciężko jest się nie rozbijać na tym. W konwoju, nie? Bo trzeba bardzo delikatnie skręcać, delikatnie dodawać gazu, a nie wszyscy grają na padach, niektórzy grają na klawiaturze nawet. Tak podejrzewam, no nie jestem pewny. Ale polecam wam grać na padzie. Widok fajny, nie? Ekstra to wygląda. Jeszcze przydałby się jakiś zachód słońca czy coś. Tutaj ktoś pojechał. Powoli, powoli. Powoli, powoli, bo się. Dawaj czadu. Nie, na spokojnie, spokojnie. Musimy się tak wszyscy złapać w jedno zdjęcie, nie? Nie ma to jak Mercedes. Okej, okay, zobaczmy. Jeździć nie umieją. Nie, no umieją jeździć, tylko naprawdę tutaj tak wygląda to w tej grze, jak synchronizacja jest, wiecie. Wygląda w ten sposób to. Tutaj ktoś wjechał na krawężnik, to słabo wygląda. Tu ktoś kapcia już spalał. O, to wygląda fajnie. Z tej perspektywy, co? No, to wygląda z...
To wygląda spoko. Chciałem powiedzieć z boko, ale... Dobra, wygląda z boko, nie? Tutaj ktoś w drifcie, patrzcie. Dobra. Zrobiona fota, możemy pojechać na jakiś wyścig. Oj, nie wygląda mi to na krótki, słabej synchronizacji. Mówisz? Ciężko powiedzieć, no. Dobra, wyznaczmy sobie jakiś cel, może. No, tu mamy taki króciutki wyścig. Ja w sumie nie wiem, jak pojadę tą moją driftową perełką. Może właśnie zmienię sobie na jakiegoś innego Mercedesa. Mówiliście o GTR-ku, że jest fajny, tak? No ja tu mam tych samochodów pełno, więc możemy sobie zmienić. Weźmy sobie tego GTR-a. Pewnie, że tak. Jeszcze nim w sumie dużo nie jeździłem. Nie wiem, co on tam. Znot Bugatti. Goliata. Nie no, Goliat trochę za długi. Dobra, pojechali, pojechali. Dobra, ja zawracam. Co to mi się tu pojawiło? Myślałem, że tak fajnie wycofam, odwrócę się. Dobra. No i pięknie poszedł. O! Do przodu dostałem! Polecę w krzaki. Pięknie brzmi ten GTR. No, fajnie brzmi, Pączek, mówię ci. Co to było? Spokojnie, ludzie. Wszyscy dojadą na czas. Airplanes DLC, tak? No śmieszne było to auto. Który rok tego GTR-a? 17. Dobra. Lecimy w konwoju i teraz wybiorę tak, żeby każdy mógł sobie jakiekolwiek auto wziąć. Dawaj do odciny. A tam. Dobra, weźmy klasę Open. To nie ma znaczenia, jaką klasą będziemy jeździć, byleby pojechać sobie Mercedesami, nie? Okej. Okay. I teraz mogę sobie wziąć jeszcze, GTR-em sobie pojeździliśmy, ale ja mam jeszcze GTS-a żółtego. Mam jeszcze... Tu jeszcze parę innych samochodów. Tego mam na przykład, grubasa. On jest też dobry. Nie wiem, nie mogę się zdecydować. Każda z tych fur jest po prostu świetna, no. Nie, to niezły zlot.
Ale powoli. Będę ich nagrywał, o. Powoli, ale z klasą, o. Powoli, ale z klasą i prawie ściana. Zlot Podlaski. Byśmy musieli tymi BMW E36 przyjechać, nie? Pojechał offroadem, a co? Co się dzieje z tą Porszawą? What the fuck? Czemu ona się zanurza pod ziemię? Co? Co to było? Tu po ścianie? What the fuck? Co z tym Porsche się dzieje? Okej, okej. Okay, okay. I się rozwaliłem. Kurczę, tak ładnie mi szło na ostatnim zakręcie w ścianę. Czemu nie ma Mercedesa E63? No nie wszystkie tutaj modele są, wiesz? Fajnie brzmi, kurde. Dobry jest. Wozy konne. Zlot wozów konnych. Tu chyba nie ma takich. Ale jest coś podobnego. Jest na przykład PLP50. A akurat Mercedesa potrąciłem. Okularnika. No nieźle. Czy mam tą limuzynkę? Nie mam niestety. Nie udało się mi jej kupić. Za mało hajsu miałem wtedy, wiesz?